Bitwa o Brawl Stars właśnie się zaczyna, a gracze muszą się opowiedzieć, po której ze stron stają. Jesteś diabłem? Czy aniołem? Napisz, którą stronę wybierasz, odpowiednią emotką w komentarzu. Dzisiaj omówimy sobie nowego Brawl Talka i opowiem wam o wszystkich nowościach, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. A uwierzcie mi, jest tego naprawdę dużo. Więc jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze go nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, naciskając ten czerwony przycisk, a na pewno nie przegapisz nowości ze świata Brawl Stars. No i koniecznie zostaw łapeczkę w górę, bo z pewnością ci się ona przyda, ale o tym w dalszej części odcinka. You know what would be great? If you teamed in showdown. So listen to this freak. He's literally called the devil. Spin it to win it. It's called solo showdown for a reason, Danny. You can't even fly. Those wings are just for show. I'll kill you, you son of a... Whoa! Can't we all just get along? You lose. Sorry. Welcome to Brawl Talk. Kolejne wydarzenie w grze Brawl Stars to anioły kontra demony. Starożytne zło spada na Park Star. Czekają nas nowe anielskie i demoniczne zdolności, nowe tryby gry i nowe epickie przebrania. Po dodaniu nowej aktualizacji codziennie będzie nas witał specjalny Stardrop, który polega na rzucie monetą. W zależności od wyniku rzutu będziesz tego dnia grać aniołem lub demonem. Po otwarciu Stardropu otrzymasz nagrody unikatowe dla twojej frakcji, ale czasami też możemy samodzielnie wybrać frakcję. Więc doświadczymy zarówno bycia aniołem, jak i demonem. Stardrop w codziennych nagrodach będzie inny dla aniołów i inny dla demonów. Teraz się dowiecie, czym jest tajemnicza księga, która od kilkunastu dni widnieje w naszym lewym dolnym rogu ekranu po zalogowaniu się do gry. Jest to starożytna księga zagłady, której możemy odblokować starożytne zdolności, aby wzmocnić swoich zadymiarzy. A nowe zdolności znajdziemy w Stardropach aniołów oraz demonów. Możemy potem wybrać jedną z nich, aby błogosławić lub przekląć zadymiarza. Działa to na zasadzie Star Powerów, tylko że pasują do każdego zadymiarza. No i są jakieś 100% fajniejsze. No to omówmy sobie teraz wszystkie nowe zdolności. Serafin, pierwsza anielska zdolność. Przywołaj anielskiego sojusznika, gdy członek drużyny polegnie. Sojusznik uleczy ciebie i twoją drużynę. Jest też silniejszy, jeśli pokonany był aniołem. Odrodzenie. Jeśli atak miałby cię pokonać, na 1 sekundę stajesz się niepokonany. Odepnij pobliskich wrogów i szybko się ulotnij. Działa tylko raz na grę. Wysysacz. Pokonanie wroga wysysa jego siłę i leczy twoich sojuszników, jeśli są demonami. Przywołanie chaosu. Po pokonaniu wroga przywołujesz impa. Impy biegają po mapie i atakują wrogów. Ta zdolność ma czas odnowienia. Nowych unikatowych zdolności będzie aż 12. Wszystkie je sobie omówimy i przetestujemy w następnym odcinku, więc nie traćmy na to dzisiaj czasu, ponieważ mamy do omówienia jeszcze nowe darmowe skrzynki oraz 2 nowych zadymiarzy. No i oczywiście tyle skinów. Możemy używać tylko i wyłącznie jednej zdolności naraz, więc dogadajcie się ze swoimi członkami drużyny, aby wymyślić jak najlepszą kombinację. Portale przywołują duchy podczas wojny duchów. Marzyło ci się kiedyś kontrolowanie armii śmiertelnie groźnych, ale za to bardzo słodkich duchów? Teraz jest to możliwe. W niektórych trybach gry anioły i demony będą przywoływać duchy, aby walczyć dla nich. Gracze muszą zbierać amulety do przyzywania duchów w bitwie. Przyzwanie duchów będzie możliwe 3 razy na grę. Im więcej amuletów, tym więcej duchów. Duchy będą rosły w siłę wraz z kolejną bitwą. Nowy tryb wygrywa ta drużyna, która pokona wrogą wieżyczkę lub zada jak najwięcej obrażeń. Więc do gry zostaje dodany nowy tryb i uwaga, jeden z najlepszych trybów w grze Brawl Stars, czyli starcie z tercetem powraca, dodatkowo zmodyfikowane o zdolności z Księgi Zagłady. Za każdym razem, gdy zobaczymy tę ikonę przy trybie gry, podczas rozgrywki możemy używać nowych zdolności. Gracze mogą rywalizować w pewnych trybach gry, aby zdobyć szczyt tabeli wyników i pokazać światu, kto jest lepszy, anioły czy demony. Najlepsi gracze zostaną nagrodzeni dodatkowymi sezonowymi dropami. Liczba biletów przypadająca na konkurs jest ograniczona, tak jak w Mega Świni, więc lepiej daj z siebie wszystko. Do gry zostają dodane też nowe skiny nie z tego świata. Anioł Larry and Lori jest przebraniem tego karnetu. Ponadto posiada 2 wersje chromatyczne z karnetu plus. Promienni Larry and Lori oraz mroczni Larry and Lori. W tym sezonie mamy 2 przebrania hyper doładowania o wariancie chromatycznym. Możemy je zdobyć tylko i wyłącznie w dropach star tego sezonu. Demon Mortis, diabelski Mortis i świetlisty Mortis. Mroczny anioł Edgar, niosący światło Edgar i najbardziej emo z nich wszystkich, niosący ciemność Edgar. On na pewno słucha jakiejś dziwnej muzyki jak screamo. Jest 6 nowych przebrań, więc możesz pokazać, którą stronę wspierasz. Jeżeli wolisz demony, no to do wyboru są takie oto skiny. Demon Otis, Demon Willow i Demon Ems. Ale jeżeli wolisz anioły, mamy anielicę Max, anielicę Lili oraz anioła Gina. Colt i Colette nadchodzą w nowych barwach, błękitny anioł Colt i impka Colette. Nowy sezon Anioły i Demony startuje 7 listopada i potrwa do 5 grudnia, więc na Mikołajki dostaniemy jakiś nowy update. No i teraz, moi kochani, niespodzianka. Mam dla was do rozdania 7 skinów anieli Max. Więc jeżeli podoba Ci się ten skin i chcesz go zgarnąć, zostaw łapeczkę w górę, o której mówiłem Ci na samym początku filmu. Kliknij pierwszy link, który znajduje się w opisie, następnie naciśnij przycisk wesprzyj twórcę. Wtedy będę wiedział, że jesteś moim widzem i mnie wspierasz. Napisz w komentarzu Angel Max Giveaway albo po prostu jakąś emotkę, diabełka lub aniołka, a w jutrzejszym odcinku wyłonię szczęśliwego zwycięzcę. No i wpadnij na jutrzejszy odcinek, bo będziemy rozdawali kolejne skiny. I nie tylko. Czas przedstawić Wam nową zadymiarę, która nazywa się Juju, po polsku Juju. Istnieje czarna magia, ale nie tutaj. Tutaj mamy tylko dobrą magię. Juju jest właścicielką sklepu Woodu i zna się na Woodu. Należy do mitycznej artylerii i tworzy różne petsy, a każdy z nich ma inną magię żywiołu. Juju ma 3 rodzaje ataków, każdy z innym efektem. Trawa zwiększa zasięg, ziemia zwiększa obrażenia, woda spowalnia wrogów. 3 różne ataki czynią z niej wszechstronną zadymiarę, która radzi sobie w różnych sytuacjach. Ma też przyjaciela z zaświatów, który nazywa się Grigri. Jej super atak przyzywa go, a Grigri rzuca we wrogów igłami. A, i jeszcze do tego Juju chodzi po wodzie. W końcu jest zadymiarz, który kontroluje wszystkie żywioły. Pojawi się w grze już 30 października. Nadchodzą spore zmiany w pucharkach. Nowe zmiany mają być fajniejsze i prostsze dla graczy, a nie irytujące i niejasne. Reset pucharków będzie się zbiegał z resetem sezonowym. Wszyscy zadymiarze mają teraz limit 1000 pucharków, a nadmierne puchary będą pucharami sezonowymi zwiększającymi klasę. Co to znaczy? Już Wam tłumaczę. Oto nowe skrzynie pucharowe z nową, oryginalną nazwą. Za każdym razem zdobyte przez nas pucharki będą ulepszały skrzynię pucharową. Na koniec sezonu nie będziecie już tracić pucharków i zdobywać błyskotek. Teraz odejdą tylko puchary sezonowe i ulepszą Twoją skrzynkę pucharów. Jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ każda skrzynka posiada gwarantowanego skina. Im więcej pucharów sezonowych, tym lepsze i większe nagrody. Twoja najwyższa klasa w sezonie będzie widoczna w tabelach wyników. Twój najlepszy sezon nie odejdzie w niepamięć. Jeśli jesteś top 1000 graczem, otrzymasz odznakę. Dzięki temu granie zadymiarzami z większą liczbą pucharków powinno być fajniejsze i mniej wyczerpujące, ponieważ zostanie zbalansowana utrata pucharów. Ta zmiana powinna też skrócić czas łączenia graczy. Mam do Was teraz pytanie. Zdarza Wam się czasem wystraszyć kubki brudnych ubrań? Bo właśnie z tego stworzony jest nowy zadymiarz Shade. Shade jest tutaj, by napędzić Wam stracha, lecz tak naprawdę w głębi serca jest uroczą kubką ubrań. Shade jest epicką postacią, uzupełnia trio stacji Widmo i jest kumplem Gasa. Shade potrafi latać nad wodą i uwaga, jego ultimate atak pozwala przechodzić przez ściany, więc nikt mu nie ucieknie. Jego podstawowy atak to stożek, który najwięcej obrażeń zadaje w środku oraz jego atak przechodzi przez ściany. Coś mi się wydaje, że to będzie najbardziej OP postać w grze, a już niedługo w następnych odcinkach przetestujemy sobie nową Juju oraz Shade, więc subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Latająca kubka ubrań pojawi się w grze już 29 listopada. Czas na hyper do ładowania! Wieżyczka 8-bitowca ma teraz laser, który strzela w pobliskich wrogów. Super atak Otisa ogłusza i ucisza. Super atak Ravsa zadaje więcej obrażeń, a jego moc w pełni ładuje hyper do ładowania. Daryl rozrzuca kulę podczas ruchu za pomocą swojego super ataku. Działo Penny strzela teraz nie jedną, a 2 kulami armatnimi. Stu może używać super ataku przez cały czas trwania hyper do ładowania. Od teraz podczas hyper do ładowania możesz zachowywać przebranie hyper do ładowania do momentu pokonania. Wracamy teraz do Startoon Studio, czyli do kreskówkowej wersji zadymiarzy. Nadchodzą nowe przebrania inspirowane kreskówkami. Dziwaczna Macy jest przebraniem karnetu nowego sezonu oraz posiada 2 chromatyczne wersje dla karnetu zadymiarskiego plus. Majestatyczna Macy i platynowa Macy. O teraz pan mrożon Lu zamienia się w Cartmana z South Parka. Kto by się spodziewał? Do gry zostanie dodany też papierowy Cordelius, a aż zmieni się w małą konsolę do gier. Rosa teraz będzie słodką babeczką. Ale spokojnie widzowie, to nie koniec skinów, uspokójcie się, lecimy dalej. Rdzawy Otis, Lola lotniczka, szef kuchni Ravs, kinowy Shade, pechowa Juju, złoty i srebrny Kenji i Mo. No i oczywiście anielska Max, którą możecie zgarnąć, wystarczy, że stawicie łapeczkę w górę, w komentarzu napiszecie dowolny komentarz i macie aktywny kod Farell w sklepie Brawl Stars. Na sam koniec mam dla Was jeszcze niespodziankę dla każdego za darmo, ikona profilowa. Od 1 do 3 listopada trwa światowy finał Brawl Stars, gdzie możecie zgarnąć za oglądanie darmowe hyper doładowanie. Nawet się zrymowało. Więc jak lubicie oglądać Brawl Stars na zawodowym poziomie, no to zachęcam Was do oglądania. Na dzisiaj to było tyle, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, pa pa!